Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj na chwilkę tu robiąc porządki, renament, otworzyłem jedną z gazetek. No jak to zwykle bywa, zacząłem ją przeglądać. Przeglądając zaczęła przykuwać moją uwagę. I tutaj jakby dwa artykuły, także nagrywam filmik z serii prezentacja materiałów z archiwalnych numerów hodowcy. Hodowca rocznik 93. I tutaj taka sytuacja, że tu o hodowcy z Raciborza, co się wyczytałem z takich ciekawych spraw, to hodowca tu pisze, że od 1953 roku była prowadzona książka, zeszyt łączenia w par hodowcy, czyli to, co dzisiaj jedni nazywają rodowodami i z czego się nabijają czasami papier, rodowód w porządnych hodowlach. Kiedyż to się zeszyt hodowlany nazywał, może nie było profesjonalnych rodowodów, ale każdy pochodzenie gołębi zapisywał. Ojciec, matka w innej książce, w innym roczniku był kolejny ojciec, matka. I tak bez tych takich rodowodów rozpisywanych, ale te rodowody lata temu też były prowadzone. Tutaj ciekawość jest odnośnie gołębi, hodowca, który zdobywał w mistrzostwie wyniki. Pisze o nim, że gołębie, które ściąga, to gołębie niemieckie, holenderskie. I tymi gołębiami lotuje. Pisze też o aklimatyzacji, że potomstwo po gołębiach sprowadzonych było wybiórczo jako gołębie roczne testowane w lotach 150-450 km i wymaga od nowych gołębi mniej niż o własnych, bo wierzy w aklimatyzację, dopiero w kolejnych latach wymaga. Jako dwulatki muszą osiągać dobre wyniki, a wcześniej nowym gołębiom pozwala się zaaklimatyzować. Artykuł o koleżance Jerzy Musioł, mistrz oddziału Racibórz. Także i kolejny ciekawy artykuł, który wam przeczytam, który tu znalazłem, to o koledze Krystian, nie, Kaler, który niedawno zmarł. Artykuł popularny w Polsce, hodowca gołębi pocztowych, napisał go Paweł Stencer. Kolega Krystian Kahler urodził się w dniu 18 sierpnia 1941 roku w Szopienicach obok Katowic, w typowo górniczej osadzie wchodzącej obecnie w skład Wielkich Katowic. Osada ta, jak większość śląskich miast i miasteczek, rozmiłowana była w hodowli gołębi pocztowych. Na starym osiedlu w budynku gospodarczym, zwanym na Śląsku stodołą, wkładano gołębie na loty. W gronie hodowców bardzo cenionych w tym rejonie gołębi pocztowych najlicznie mniejszą grupą zawodową stanowili górnicy pobliskiej kopalni węgla kamiennego. Wzrastając w takim otoczeniu, czołowy od lat 80. młody rzemieślnik wstąpił do 10. grupy lotowej Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Szopienicach. Stało się to w dniu 15 listopada 1963 roku, czyli w 22 roku życia. Początkowe trudności w ukształtowaniu własnego statka gołębi, służba wojskowa, przygotowanie własnego warsztatu rzemieślniczego. Także tu zdjęcie z 93 roku. Ja pamiętam, że mam też zdjęcie w akurat 93 roku. Wtedy były takie aparaty, które z boku tą datę wklejały z gołębiem najsłynniejszym od mojego ojca. Miałem takie zdjęcie, jak byłem w podstawówce. Tu jest drugie zdjęcie. To są te gołąbki. Więc tak. Kontynuując, własnego warsztatu rzemieślniczego i wiele innych problemów życiowych,
nie pozwoliły na osiągnięcie szybkich i błyskotliwych sukcesów lotowych. Hodowlę swoją od samego jej zarania nasz aktualnie czołowy hodowca oddziału drugiego PZHGP Katowice, Śląska i Polski oparł na cenionym szczepie braci Pawła i Edwarda Radwańskich z Mysłowic. Wybór materiału hodowlanego okazał się bardzo trafny, gdyż gołębie braci Radwańskich już w pierwszej generacji legitymowały się indywidualnymi, a z czasem i zespołowymi sukcesami hodowlano-lotowymi. Prowadzone w bliższym i dalszym pokrewieństwie wydawały potomstwo zdatne do pokonywania w dobrym, krótkim czasie średnich i dalekich dystansów lotowych. Na skutek zmian organizacyjnych 10. Grupa Lotowa PZHGP uległa likwidacji, co równolegle ze zmianą zamieszkania stało się przyczyną, że kolega Krystian Kachler przeszedł z dniem 1 stycznia 1975 roku do oddziału 2 PZHGP w Katowicach. Pomijając wcześniejsze wyniki lotowe w oddziele tym na przestrzeni od 1983 do 1988 roku, mistrzostwo oddziału dzierżył kolega Krystian Kachler, a sukcesy te przynosiły mu sławne na Śląsku i w Polsce Radwany, czyli gołębie podchodzenia braci Pawła i Edwarda Radwańskich. Nasz popularny kolega na przestrzeni lat 83-93 w swoim oddziele PZHB Katowice 2 tylko raz został zdetronizowany, a stało się to w 1989 roku. Był to po prostu wypadek przy pracy. Ale zdobycie tytułu pierwszego wicemistrza oddziału nie było wielką degradacją i poziom hodowlano-lotowy nie uległ obniżeniu, o czym najwymowniej świadczą wyniki zdobyte w latach 90., gdzie ponownie na mistrzowskim fotelu wszech władnie panuje w latach 90, 91, 93 ceniony mistrz Bogudzic, kolega Krystian Kachler. Dodać jeszcze należy, że rozgrywane współzawodnictwo o puchar 30-lecia oddziału 2 Katowice za lata 79-83 przypadło 10-krotnemu za omawianych 11 lat mistrzowi tegoż oddziału. Jak z podanych wyżej wyników widzimy, współzawodnictwo o mistrzostwo lotowe oddziału, rywalizacja pucharowa przeprowadzona z okazji 30-lecia istnienia oddziału w formie pucharowej przyniosła pełny sukces sportowy koledze Krystianowi Kalerowi. Drugim co do organizacyjnej rangi współzawodnictwem lotowym w okręgu Katowice jest rejonowe współzawodnictwo lotowe. Na tym polu o znacznie trudniejszej rywalizacji absolutny mistrz oddziału drugiego Katowice poszczycić się może nieco mniejszymi, ale również znaczącymi wynikami. I tak mimo bardzo silnej konkurencji na przestrzeni od 80 roku ani nie znalazł się poza punktowanymi mistrzami i przodownikami. W 87 roku zdobył tytuł 43. przodownika rejonu. W 88 roku przesunął się w górę o 14 miejsc, plasując się na miejscu 29. przodownika rejonu. Rok następny, 89, skok był mniej dynamiczny, bo o 5 miejsc dało koledze Krystianowi Kalerowi tytuł 24. przodownika rejonu lotowego. Po raz pierwszy mistrzostwo rejonu stało się udziałem naszego wielokrotnego mistrza oddziałowego w 1990 roku. Gorszy nieco, ale również dobry wynik rejonowego współzawodnictwa lotowego osiągnął Kaler w 91 roku, kiedy to zadowolić się musiał tytułem 12 przodownika rejonu lotowego. Jak się jednak okazało, już w roku następnym, to jest 92, zdobył tytuł pierwszego wicemistrza rejonu lotowego, by w 93 zdobyć po raz drugi na przestrzeni 7 lat mistrzostwo rejonu lotowego. Sukcesy lotowe w rywalizacji rejonów lotowych kolegi Krystiana Kalera odnosił w bardzo silnych rejonach lotowych Tychy i Katowice, w których rywalizują hodowcy bardzo silnych oddziałów PZHGP Centrum Okręgu Katowickiego, a w lotach uczestniczą tysiące dobrych gołębi pocztowych. Po omówieniu wyników lotowych we współzawodnictwie oddziałowym i rejonowym lotowego przyjrzymy się wynikom uzyskanym we współzawodnictwie lotowym na szczeblu okręgu PZHGP Katowice. Obecność swoją w tym zawodnictwie zaznaczył kolega Krystian Kaler w 1984 roku, zdobywając tytuł 10. przodownika okręgu Katowice. W następnym, w 1985 roku, widzimy go na miejscu 21. przodownika, a w 1986 plasuje się znacznie niżej, bo na miejscu 127. przodownika.
Już jednak w 1987 roku jest 54, w 92 27, a w 93 zostaje drugim przodownikiem. We współdanownictwie lotowym o mistrzostwo Polski wyniki zdobyte na przestrzeni lat 8-3-9-2 przedstawiają się następująco, co można sobie zobaczyć tutaj w tabelce. Wyniki uzyskane we współzawodnictwie lotowym o mistrzostwo Polski nie są może tak imponujące jak w oddziele czy rejonie lotowym. Tym niemniej należą do czołowych, co szczególnie nabiera znaczenia, jeśli się zważy, że przy bardzo wyrównanym poziomie hodowców w oddziałach, rejonach lotowych i w okręgu zdobywanie konkursu do Mistrzostwa Polski posiada bardzo wysoki próg trudności. Skoro omówione zostały kolejne rodzaje współzawodnictwa lotowego, nie należy też przemilczeć co prawda już nierozgrywanego współzawodnictwa w konkurencji międzynarodowej zwanego w swoim czasie intermistrzostwem. Osiągnięcia w tej międzynarodowej rywalizacji opartej na międzynarodowej arenie i na międzynarodowym regulaminie są znaczne i przyniosły sporo splendoru Polskiemu Związkowi Hodowców Gołębi Pocztowych. Przypomnieć wypada, że corocznie klasyfikowano na liście zwycięzców intermistrzostwa 100 najlepszych hodowców Czech, Jugosławii, Słowacji, NRD, Rumunii i Polski. W tej konkurencji Krystian Kachler zdobył następujące miejsca. Wnętrze gołębnika widzimy tutaj na zdjęciu. Plasując się przez kolejne 7 lat na liście intermistrzostwa, kolega Krystian dowiódł niewątpliwie, że posiada duże umiejętności hodowlano-lotowe i sprawne w wyczynie sportowym gołębie wyczynowe. Na tym wykazie wyczerpane zostały wyniki lotowe w organizowanej rywalizacji krajowej i międzynarodowej. By jednak niczego nie uronić z wyników lotowych, nie zaszkodzi przytoczyć również uzyskanych wyników przez gołębie Krystiana Kachlera na europejskiej liście intermistrzostwa, na przedmiotowej liście gołębie, w których mowa, plasowały się na miejscach. Na tym wyczerpane zostały informacje o wynikach lotowych i wrócić by należało do uzupełnienia informacji o pochodzeniu posiadanych aktualnie gołębi. Kolega Krystian Kachler, dominują w tej hodowli nadal gołębie radwańskiego, które stanowią 60% stada. Do tej wypróbowanej linii wprowadzone zostały gołębie znanego hodowcy niemieckiego, kolegi Stegemana z Bochum oraz kolegi Szyńca z Siemianowic. Gołębie tych dwóch linii stanowią dalsze 40% omówionego stada. Wspomnieć też należy, że kolega Krystian Kachler lotuje metodą gniazdową i wdowieństwem, nawiązując do wielu wypowiedzi publikowanych na łamach naszego miesięcznika Hodowca Gołębi Pocztowych na temat karmienia gołębi, praktyka kolegi Kachlera odbiega znacznie od wypowiedzi zamieszczonych w wielu wywiadach. Nasz rozmówca twierdzi bowiem, że w sezonie lotowym karmi swoje gołębie 5 razy dziennie mieszanką złożoną z 20,5% kukurydzy, 15 pszenicy, 10 jęczmienia, 10 peluszki, 10 grochu, 5 bobiku, a pozostałe 25% to proso, sorgo, słonecznik, owiec lub płatki owsiane, ryż, len i rzepak. W okresie zimowym gołębie, o których mowa, karmione są 2 razy dziennie. Również mieszanką w następującym składzie: 60% jęczmienia, 20% pszenicy, 10% kukurydzy, 10% peluszki z niewielkim dodatkiem bobiku. Przeciętnie do lotu utrzymywanych jest około 70 sztuk gołębi, do rozpłodu natomiast 15 par. Nadmienić też wypada o działalności organizacyjnej kolegi Krystiana Kachlera. Otóż na szczeblu sekcji od 1965 roku do 1982 najpierw inkasent, a następnie przewodniczący. Na szczeblu zarządu oddziału od 1982 do 1986 wiceprezes zarządu oddziału, od 86 do chwili obecnej prezes zarządu oddziału, na szczeblu zarządu okręgu PZHGP Katowice członek zarządu od 1986 do nadal. Reasumując osiągnięcia hodowlano-lotowe, stwierdzić należy, że kolega Krystian Kachler preferuje loty urozmaicone i wysyła na loty większe ilości gołębi, wychodząc z założenia, że trenując całe stado gołębi ma się szansę na systematyczne podnoszenie
wyników lotowych i posiadanie szerokiej bazy niezależnie wytrenowanej gołębi. Obserwując od dłuższego czasu osiągnięcia lotowe Krystiana Kalera, wyrażam przekonanie, że największe osiągnięcia hodowlane stoją przed nim otworem, a gwarantem tego jest systematyczność hodowla lotowa. Tak więc taki artykuł mi się tu wrzucił, akurat wpadł w ręce, więc go tutaj odczytałem. No i tutaj jeszcze jest artykuł o mistrzostwie rejonu lotowego Lyski. Z racji, że jest to bliski mi rejon, ponieważ oddział Lyski jest jednym z oddziałów okręgu Śląsk Południe, do którego należy. Pozostałe oddziały z tego rejonu tutaj obecnie to raczej są oddziały okręgu Opole, także kawałek tutaj okręgu Katowice jakby został ukrojony pod Opole, Opole Południe, bo Nędza, ale na pewno Pietrowice Wielkie i Racibórz, Pietrowice Wielkie, także to dawniej rejon Lyski. No i tutaj przeglądając loty rzuca mi się pod uwagę fakt, że jest tu taki lot jak Breda, to jest ponad 900 km i powiem tak, na Świnoujście wkładało 370 hodowców 5300 gołębi, a na Bredę 900 km 311 hodowców 1200 gołębi, czyli zwracam mu moją uwagę tu właśnie taki fakt, że duży procent hodowców wkładało na ten najdłuższy, najcięższy lot, co obecnie obserwuję po listach, że analizując listy konkursowe i jak to się przebiegało w naszym oddziele, choćby w ostatnim sezonie lotowym, no to ze stanu początkowego loty, także koniec sezonu bardzo ciężki, można powiedzieć na ostatni lot długi wkłada 50% hodowców, troszkę ponad 50%, a ilość gołębi to też było bardzo, bardzo, bo tam wychodzi po 10, niewiele ponad 10 sztuk, 15 na osobę, czyli jakby zaangażowanie, fakt, że tych lotów długich jest więcej, ale jakby można powiedzieć, zaangażowanie hodowców w długie loty jest mniejsze niż kiedyś. Tak odnoszę wrażenie, że choćby włożyć, zresztą pamiętam, jak tata lotował, zaczynał, ja tam przy nim byłem, ale zawsze wkładał na te długie loty i to jakby większy procent hodowców wkładało na te długie loty. Teraz jest tak, że jest specjalizacja, część hodowców wkłada tylko na krótkie, wycofuje się przed długimi. I to w sumie w tych analizach widać, gdzie konkursy na pewno były kiedyś ciężejsze, bo jest taka tabelka z a swoją drogą 10 najlepszych gołębi z lotu Breda, kolega Joszko Artur z Pietrowic, to jest mój znajomy, u którego byłem, u którego kręciłem filmik, który miał weterana, iluletniego, 13, który miał 95 konkursów i weterankę, która miała też sporo konkursów, właśnie Pietrowice Wielkie, oddział Pietrowice Wielkie, a on za Raciborzem mieszka Maków koło Raciborza, jest taka miejscowość, byłem tego kolegi odwiedzić i teraz tutaj akurat mi się przypadkiem wrzuciło to nazwisko Joszki, miał najlepszego, 10 najlepszych gołębi, miał najlepszego gołębia właśnie z lotu Breda w rejonie lotowym w 93 roku, także w zeszłym roku jest tam z nim wywiad, film nakręcony na moim kanale. Można sobie zobaczyć, ale ja tutaj chciałem, no i to było 940 km i chciałem właśnie też popatrzeć, że loty niewątpliwie, pierwszego gołębia 1300, ostatniego 1066,
ciężkie loty, bo prędkość pierwszego z Pucka 657 to w ogóle lot katastrofalny jakiś. Te obecnie, analizując to czasy trwania konkursów, a można to najlepiej, bo czas trwania konkursu, jak jest szybki lot, to trwa krótko, ale wtedy są duże prędkości, konkurs jest łatwy, więc jakby takim odpowiednikiem do porównania czasu czy konkursu jest spadek szybkości. I powiem tak, że obecnie w oddziale moim w zeszłym roku to ten spadek szybkości kształtował się w granicach 110-150, w tym przedziale praktycznie lotów, gdzie spadek szybkości był większy niż 200 metrów na minutę, to praktycznie nie wiem, czy jeden, czy dwa były. Reszta to wszystkie 119, 120, 125, w takich granicach do 150 metrów na minutę czas trwania konkursu w moim oddziale, jakby spadek szybkości od pierwszego do ostatniego gołębia, co właściwie świadczy o tym mocnym, wyrównanym poziomie, więc niewątpliwie dbamy o lepsze warunki wypuszczenia, przez co mamy więcej dobrych gołębi, bo mniej tych dobrych, szybkich gołębi gubimy na lotach katastrofalnych. Wiem, ilekrotnie hodowcy, jak się załamywali, że na tych ciężkich lotach tracili, więc wcale to nie jest takie dobre, że kiedyś te loty były ciężkie, bo wcale hodowcy sobie tego nie życzyli. Ale takie były czasy. Dziś to jedni sobie, tak powiem, tęsknią i uważają, że tak powinno być, iść być ciężkie loty, ale wiem, że nikt z tego nie był zadowolony. Jak były fest ciężkie loty, były straty, a to jakby część hodowców zapomniała, że kiedyś na coś narzekali, a teraz jakby to, na co narzekali, biorą za to, co chcieliby, żeby obowiązywało, nie? To tak jak nie abstrahując od polityki, ale przeszliśmy ustrojowe jakby zmiany i były strajki i różne rzeczy, żeby zmienić te ustro wszystko, a umówmy się, że czasami hasła jedni, żeby wróciły czasy, kiedy w tych czasach nikt nie chciał, więc tak troszeczkę to też analogicznie wygląda, że na pewno jest wyższy poziom lotów niż kiedyś, bardziej to wyrównane, to taka drogą troszkę analizy tu starych gazetek. No i z ciekawych artykułów tu jeszcze kwestia selekcji. Kolega Jerzy Tomcik pisze o selekcji i ogólnie przyczyny selekcji, na przykład przepełnienie gołębnika. Trzeba selekcjonować gołębie, żeby nie było. Trzeba selekcjonować gołębie, żeby nie było przepełnienia, bo to jest problem, więc to jakby zmusza nas na przykład to przepełnienie. No więc w dzisiejszych czasach, jeśli loty mamy udane, małe straty, to też wymaga na nas większej selekcji, ponieważ więcej gołębi po sezonie zostaje, a w tych oddziałach czy u kolegów, gdzie tam mają ciężkie straty, ciężkie loty, ciężej im dochodzić do dobrych gołębi, selekcjonować, ponieważ na zimę zostawiają więcej gołębi, bo nie mają z czego tych gołębi usuwać, także jest to taki problem tych czasami też trudnych terenów, czy trudnych oddziałów, gdzie duże straty są poniesione, no ponieważ zostawia się wszystko na zimę, co się rusza, żeby mieć czym lecieć w następnym sezonie i po czym chować młode. No i to tak w drobniejszym stopniu przyczynia nas do poprawy gołębi, także wydaje mi się, że udane loty, szybkie loty, dobre loty, mało stratne loty powodują, że ta selekcja jest na wyższym poziomie. Co do strat gołębi, to tak jak przy bokserach się mówi, nie ma bokserów nie do znokautowania, tak samo nie ma gołębi nie do stracenia, więc wydaje mi się, że oczywiście są gołębie, co mają różne predyspozycje, ale katastrofalne loty na pewno raczej nas oddalają od selekcji niż do niej przybliżają. Co innego może loty wymagające, ale to już też długa dyskusja. Także tutaj jest wspomniane, że jak hodowca ma 60 gołębi, 15 konkursów, a inny 20 i 9 konkursów, to procentowo wychodzi, że ten
mniejszy, zrobił ma lepsze gołębie, więcej konkursów, co na logikę oczywiście jest oczywiste. Także jest tutaj informacja o tej selekcji i tu się za wiele nie zmieniło do dzisiejszych czasów. Dobre osiągnięcia lotowe osiąga się na skutek ostrej selekcji. Wiele wywiadów jest z hodowcami, że selekcja i profesor Kosz, jak to się mówi. Na pewno osiągnięte są lepsze wyniki, jeśli gołębiom poświęci się więcej uwagi, wtedy kiedy jest ich mniej. Więc jest tylko może mała zmiana, jeśli weźmie się pod uwagę, że w drużynie do lotów nie powinno być więcej aniżeli 50% jednorocznych gołębi, wówczas wystarczy uchować tylko 25 młódków, aby uchować tych 25 młódków wystarczy tylko 5 par gołębi rozpłodowych. No dzisiaj troszkę tendencja jest, że stara się mieć tych młodych gołębi więcej, także to akurat poglądy pewne jednak się zmieniają, jak się loty zmieniają, czy są szybsze, to dużo osób stawia na dużo też młodsze gołębie, kiedyś doświadczone. Były ciężejsze loty, więc te doświadczone gołębie miały większe znaczenie. Dzisiaj to troszeczkę jednak się minimalnie zmienia. No, ciekawe zdanie. Hodowcy przeprowadzają selekcję młodych gołębi według ich pochodzenia. To może być zawodne, ponieważ większość młodych gołębi ma dobre pochodzenie, no bo po to, żeśmy je wychowali, raczej większość hoduje z dobrego pochodzenia, ale nie wszystkie niestety będą dobre i wręcz co roku będzie tych dobrych mało, a wszystkie były z dobrego pochodzenia, więc gdyby to było nie z dobrego pochodzenia, to by można było je z targu uchować. No i tutaj dodam jeszcze, bo jest taka dyskusja akurat o nawet konkurs od Manego, który tam po ocenie, zresztą źle tam zrozumiałem, że jest ocena w ręce i wizualna gołębia, można ocenić, czy on jest dobry, albo który jest dobry. To tu kolega Tomsik w Starej Gazetce pisze, jako dalsze kryterium pozostaje ocena manualna, bo od razu powstaje pytanie, czy dobrą jakość sportową gołębia wyczuć i odczuć? Generalnie należy powiedzieć, że nie. Jakkolwiek są znawcy w tej dziedzinie. Sam naocznie przekonałem się, gdy mój przyjaciel z Holandii, śpiący Harry van der Plas, bywał u nas w Polsce i oceniał gołębie u różnych moich kolegów. Na przykład u mojego szwagra, gdy absolutnie nic nie wiedział o jego gołębiach, a dostał do ręki jego najlepszego lotnika, powiedział: tu masz gołębia, który na lotach do 400 km zdobywa ci konkursy, a powyżej 400 km tylko czołowe nagrody. I pasowało. Gdy zaś dostał do ręki nakrapianą samiczkę, podawał mi ją poprzez głowy, przyglądających się kolegów, mówiąc: daj ją do kuchni. Także podawał mi ją poprzez głowy, przyglądających się kolegów, mówiąc: daj ją do kuchni. Gdy powiedziałem dlaczego, chciałbym też czegoś się nauczyć, odpowiedział: jest tak samo głupia jak idiota. Takie jest moje odczucie. Mój szwagier miał do mnie pretensje, bo uważał, że ja musiałem panu Haremu o tym powiedzieć. Ale nic podobnego. Ja tej samiczki absolutnie nie znałem. Mój szwagier na przekór wszystkim powiedział, że tę samiczkę pozostawi i udowodni, że ona w przyszłym roku będzie zdobywała konkursy. Niestety nie zdobyła ani jednego. U innego kolegi, który miał szczególnie dobrą samiczkę nazywaną szampionką, bo i taka była, to gdy ją dostał do ręki, a była już mocno rozpierzona, była bowiem połowa października, powiedział: tu masz super asa. Tymczasem ja myślałem, że w tym przypadku na skutek zaawansowania w pierzeniu pan Harry się pomyli. Jeszcze u innego kolegi, który miał bardzo dobrego niebieskiego lotnika, powiedział: bardzo dobry lotnik, ale po nim nie masz nic szczególnego. I znowu pasowało. Próbował do tego samczyka dopasować samiczkę, ale spełzła na niczym. Podobnie było u wszystkich innych hodowców w Tarnowskich Górach, u których oceniał gołębie. Zawsze mówił po swojemu, moim Gedacht. To jest moje odczucie. Powiedział też, że w tej dziedzinie znawcą i hodowcą wszechczasów i wszechświata jest mniej żyjący już Jeff Omens, z którym nawiasem mówiąc, śpiących Koharego,
często się kontaktowałem i prowadziłem rozmowy na temat gołębi. Oceniając gołębie manualnie, każdy potrafi wyszukać te najpiękniejsze, ale nie o to chodzi. Nam potrzebne są gołębie o walorach dobrego lotnika, a nie o wymarzonej piękności. O tym ekstra pięknych gołębiach na wystawach było już niemało dyskusji i polemiki. Inna sprawa, gołębie rozpłodowe. Tu w zasadzie w ich wyszukaniem powinno być najłatwiej. Ogólnie znane powiedzenie mówi: po ich owocach je poznacie. I tak bywa. Parą rozpłodową, która przez lata nie wydała nic wartościowego, przestaje być parą rozpłodową. Dobrze jest nowo wprowadzonego do rozpłodu gołębia połączyć z dobrym i wypróbowanym rozpłodowcem. Jeśli młode z tego połączenia są gorsze aniżeli te, które wychodziły z poprzedniej, wypróbowanej pary, można to nowe połączenie uważać za zakończone. Również nowo nabyte gołębie powinny w podobny sposób być łączone. Młode po nich powinny jednak wykazywać tożsamość prowadzonego pochodzenia. Naturalnie do rozpłodu należy nabywać jak najlepszy materiał. Jeśli idzie o pary rozpłodowe, to u różnych szczepów gołębi zdolność rozpłodowa różnie się kształtuje. Są gołębie, które w 8 roku życia są już niepłodne, a samiczki nie znoszą już jajek. Ale są różne szczepy gołębi, na przykład linii gołębi Heremans, które jeszcze w 15 roku życia wydają młode gołębie. Ogólnie panuje zasada, aby starsze samce łączyć z młodszymi samicami i na odwrót starsze samice łączyć z młodszymi samczykami. Właściwie to cały artykuł jest mocno ciekawy, ale nawet nadawałby się na osobną publikację, więc tutaj jeszcze jest o oczach, o pierścieniu wartościowym, także ten artykuł jest znacznie dłuższy. Tu jeszcze rybnik Gaszowice. Tadeusz Lach, od niego gołąbki miałem. Także cała gazetka jeszcze troszkę by przy niej się posiedziało, ale muszę już za dzisiaj kończyć. Także dziękuję za uwagę. Jak wam się podobał przekład, to zapraszam do komentarza i wtedy nastąpi dalsza część. Pozdrawiam, dobry lot.